Oglądam świetny podcast, jeszcze jestem w trakcie, Joe Rogana. Znaczy większość podcastów Joe Rogana, to zależy dużo od gości. W ogóle ciekawy facet, ja muszę trochę o nim poczytać. Młody człowiek, bardzo przystojny, był modelem kiedyś, brał udział w jakiś reality show w Wielkiej Brytanii. Taki był rozpoznawalny bardzo, jeżeli chodzi o wizerunek takiego bawidamka trochę. Chris Williamson się nazywa. Świetna rozmowa, bardzo, bardzo inspirująca. I facet prowadzi podcast, który się nazywa Modern Wisdom. I nagle z gościa, który był właśnie takim bawidamkiem, wyrobił sobie pozycję i opinię gościa, który się zajmuje edukacją i zaprasza bardzo ciekawych gości i rozmawia na niezwykle ciekawe tematy. I to mnie zaskoczyło. Znaczy, jakby, bo też takie były rozmowy na temat tego. Facet, który w takim świecie social mediów mógł osiągnąć bardzo wiele i osiągnął sporo, był rozpoznawalny, ale nie dawało mu to żadnej satysfakcji i zaczął szukać trochę więcej, ale też nie sprawiało mu to pewnie satysfakcji, dlatego że mu to przyszło łatwo, bo on był jakby z natury to jest przystojny facet. Ma bardzo ładny głos, potrafi się wypowiadać, więc ma te wszystkie takie warunki naturalnie spełnione, by wzbudzać zainteresowanie płci przeciwnej i pewnie też mężczyzn, których inspirował. Więc jemu osiągnięcie takiej, powiedzmy, influencerskiej sławy przyszło dosyć łatwo. I być może przez to nie czuł się spełniony i zaczął szukać więcej, czegoś innego i dzięki temu całkiem zacne podcasty nam się przytrafiają słuchaczom, widzom. Ciekawe motywacje są. Nie, że żyjemy w świecie, w którym osiągnięcie influencerskiej popularności zdaje się być spełnieniem marzeń, ale czasami ludzie, którzy to osiągają, mają przekonanie, że to ich jakoś nie... że to wcale nie pomaga im w samorealizacji. Więc polecam rzucić okiem na to. Masz trochę z Roganem problem? Dużo ludzi ma problem z Roganem. To nie jest nic nadzwyczajnego. Nie, to jest facet, który trochę inspiruje do tego, żeby pracować nad sobą, niezależnie od tego, czy się człowiek z nim zgadza, czy nie. A ja pamiętam, bardzo łatwo jest skreślić ziomka za to, że powiedział jedną rzecz, którą się nie zgadzasz. I ja tak miałem, pierwsze wypowiedzi Joe Rogana na temat szczepionek tak mi się nie podobały, że przestałem na jakieś 2 miesiące w ogóle słuchać jego podcastów, bo nie mogłem tego przeboleć, nie? Szczęśliwie trochę mi się odwidziało, nie? W sensie nie w kwestii szczepionek, tylko w kwestii tego, że no kurde, mamy prawo mieć rozbieżne zdanie, to nie znaczy, że w każdej kwestii człowiek nie jest wart posłuchania. To też taki był dla mnie ciekawy moment. Trzeba się pogodzić z tym, że czasami są ludzie, których lubimy i nie wszystko, co mówią, musi nam pasować i nadal możemy ich lubić. A to nie jest takie oczywiste. Masz 30 lat i wszyscy cię trują i żonę kiedy dzieci. No tak. No 30 lat to już... Jeżeli widzicie w swojej dłuższej perspektywie dzieci, to 30 lat może być takim dobrym momentem, żeby się zastanowić, czy to już nie teraz. Chyba że w ogóle nie planujecie dzieci, no to nie ma o czym mówić, nie? Tak, męczą was rodzice? W ogóle to jest częstszy problem? Julemir, dziękuję bardzo za subskrypcję. Chyba, ja nie przypominam sobie takich rozmów. U mnie chyba w domu nikt jakoś tak nie wywierał nacisków. A my też mieliśmy pierwsze dziecko w wieku 30 lat. To jest presja społeczna, masz 32 lata i nie, 2 lata i nie masz dziecka. To różne presje społeczne się pojawiały. Wiem, że były takie czasy, że młodzi ludzie nie chcieli mieć dzieci i był taki nacisk na rozwój kariery i presja społeczna wręcz była przeciwko posiadaniu dzieci. Że jeżeli miałeś dzieci zamiast zajmować się karierą, to znaczy, że wybrałeś niewłaściwą ścieżkę czy coś. Takie się pojawiały głosy, pamiętam. Więc różne są presje w różnych momentach. Właśnie, no, różne są potrzeby społeczne. Czasami najważniejsza jest kariera, a czasami najważniejsza jest rodzina. To się zmienia. W zasadzie jakby rozumiem, że presja to jest coś, co wzbudza pewien dyskomfort, ale to nie ma co się za bardzo tym przejmować, nie? W sensie, co zrobisz, no? Nigdy nie wiesz, na jaki okres w historii trafisz. Trzeba słuchać siebie, znać swoje potrzeby i je spełniać i tyle. Realizować. I to jeszcze jak męczą, o proszę. Jesteście 2 lata po ślubie? Od 1,5 roku się staracie. O Jezu, to jest jeszcze popierdliwe. Jak już się staracie i nie wychodzi, jeszcze rodzina naciska. O my god. To jest w ogóle... Presja na faceta to jest jedno, ale presja na dziewczynę w takiej sytuacji jest dużo bardziej męcząca. Mimo tego, że... To zastanawiam się, jak wygląda tego typu opinia społeczna, że w historii było tak, że jeżeli nie ma dzieci, to się obwinia kobietę za to. Wiemy oczywiście, że jest 50 na 50, kto ponosi winę, w sensie...
No może być różnie, nie? Ale kobiety mają dużo gorszą sytuację, chyba kiedy nie ma dziecka, to mają takie poczucie, że coś tam robią źle. Że jest taka presja społeczna, która ten model myślenia wspiera. Faceci są dużo częściej bezpłodni? A, myślałem, że to 50 na 50, nie wiedziałem, że częściej faceci. Czyli udało ci się, święty, rodzicom wybić z głowy taką presję, ale teściowie napierają. Może dlatego, że to jest dla nich córka, nie? I wywierają tą presję właśnie ze względu na to, że to jest dziewczyna. Ja nie wiem, czy... Zastanawiam się, to będę zgadywał, bo nie mam dostępu do żadnych badań, ale zastanawiam się, czy w obecnej sytuacji nie panuje takie przekonanie, że jeżeli w rodzinie nie ma dzieci, jeżeli małżeństwo nie ma dzieci, to dlatego, że kobieta nie chce. Nie jest takie przekonanie czasem? Bo tam, to też trochę dotyczy chyba tych tematów aborcyjnych i w ogóle rodzenia dzieci. Oczywiście tego typu myślenie jest nieuzasadnione, ale społeczeństwo rzadko kiedy się kieruje logiką, tylko impulsami. Presja na posiadanie dzieci, no presja na posiadanie dzieci to jest zupełnie inna historia. I to o tym to można by pewnie godzinami gadać. Ja też mam raczej takie myślenie, że nieposiadanie dzieci to jest trochę działanie wbrew swojemu instynktowi. Ale pewnie można sobie z tym poradzić. Są szczęśliwi ludzie, którzy nie mają dzieci. Ja nie potrafię sobie wyobrazić życia bez dzieci. A może jednak... Mam takie przebłyski, że gdyby nie dzieci, to miałbym tyle wolnego czasu. Pewnie bym bardziej o siebie dbał, chodził na siłownię czy coś. Ale też mam takie poczucie z drugiej strony, że dla dorosłego człowieka tak naprawdę dzieci są silnym motywatorem, żeby robić coś więcej. Że trochę, jak nie masz dzieci, to może nie masz tyle motywacji, bo wszystko robisz dla siebie i w pewnym momencie to się może wydać nużące. Nie wiem, no mam tak jak mam. I ciężko mi ocenić, jakbym się zachował, gdybym tego nie miał, nie? Aha, a propos tych ciąż, to presja wynika z tego, że im kobieta ma więcej lat, tym jest większy problem z płodnością, tak? Okej, rozumiem. Rozumiem, że to może powodować presję, o tak chciałem powiedzieć. Czy przeszło mi przez myśl, że mogę być złym ojcem? Ciebie to... Aha, boisz się tego i cię to blokuje? Nie, w ogóle mi do głowy nie przyszło. W sensie, ja mam dosyć lajtowe podejście do tego. Będę jaki będę. I tyle, no. Mam też takie poczucie, że jest bardzo dużo ludzi w social mediach, których obserwuję, których talent pojawił się na skutek problemów w relacjach w dzieciństwie. Z rodzicami, na przykład z ojcem. Nie? Że jakiejkolwiek byś nie miał relacji z rodzicem, to może oczywiście zaowocować czymś negatywnym, ale też może czymś pozytywnym. Staram się jak mogę, kocham swoje dzieci i szanuję swoje dzieci, ale jak coś spieprzę, to może coś dobrego z tego wyniknie. W sensie takim, że z jakiegoś powodu, na przykład, nie wiem, to jest dużo czynników losowych wchodzi tam w rachubę, nie? Że możesz być miękki wobec dzieci i to może się zakończyć czymś negatywnym, a może też zaowocować czymś pozytywnym i vice versa. Możesz być twardy wobec dzieciaków, bezwzględny, i to może je osłabić, ale też w niektórych przypadkach może je wzmocnić. Ja nie wiem, czy są jakieś takie reguły, które znajdują zastosowanie w każdej sytuacji. Więc robię to, co sam uważam za stosowne i staram się być takim ojcem, jakiego sam zawsze chciałem mieć. Ale to może spowodować, że dzieci będą, nie wiem, mniej konsekwentne, mniej zdyscyplinowane. Czasami robiąc wszystko, co się tylko da, najlepsze, co możesz, szkodzisz dzieciom. Więc myśląc w ten sposób, doszedłem do wniosku, że nie ma co się spinać. Będę się spinał, to jest większa szansa na popełnienie błędów. Więc nie ma się co przejmować. Jeżeli boisz się, że nie będziesz dobrym ojcem, to nie ma się co bać. No może nie będziesz dobrym i to się akurat okaże korzystne dla twoich dzieci. Ja byłem w dyscyplinie wychowywany i przyniosło to pozytywny skutek. No i doceniam to, nie? Ale nie chcę stosować tych metod wobec własnych dzieci. I potem się okaże, że kurde... Moje dzieci wyrosną na przykład na leni czy coś. Mówię, i wtedy co im powiem? I wtedy powiem tak. Hej, przynajmniej miałeś szczęśliwe dzieciństwo, nie? Teraz w życiu jest ciężko, ale masz dobre wspomnienia. A przyznam też, że chciałbym mieć w przyszłości dobre relacje z dziećmi. Żeby miały ochotę ze mną pogadać, przyjechać, coś tam porobić razem. Ale nie wiem, czy tak będzie. Mój syn jest totalnie odcięty od nas. Siedzi sobie w pokoju, gra sobie w swoje gierki, ma swój świat. Rzadko kiedy do nas wychodzi. Jak gdzieś wyjeżdża, to nigdy nie zadzwoni, żadnego zdjęcia nie przyśle. Nie wykształciły się w nim te mechanizmy.
funkcjonowania w rodzinie. I wydaje mi się, że to jest jego cecha, że to jest jego charakter, który ze środka gdzieś tam się wziął. My żeśmy zawsze dużo robili rodziną, że jeździliśmy razem gdzieś, jedliśmy razem posiłki, robimy razem z żoną jedzenie, to nam sprawia przyjemność, spędzamy ze sobą dużo czasu. Ja ich zabieram na te ścianki wspinaczkowe, chodziliśmy razem do kina bardzo często, na te trampoliny chodzimy razem, ale on po prostu nie ma takiej potrzeby i tyle. Więc powiedziałbym, oczywiście można zrzucić winę na internet i media, ale ja daleki jestem. Można funkcjonować w internecie i być prorodzinnym. Bo to nie czuję takiego związku między jednym a drugim. Zakładam, że to jest jego natura. No i też jakby szanuję to. Z jednej strony martwię się, że nie będzie w przyszłości miał potrzeby, żeby z nami mieć jakąś relację, ale z drugiej strony, no może dzięki temu nie będzie dupy zawracał na starość, nie? Więc jest jak jest. To, jakie moje dzieci będą w przyszłości, jest dla mnie ważne dzisiaj, ale nie determinuje mojego szczęścia w przyszłości. Uważam, że dostarczyłem moim dzieciom sposoby i środki na to, żeby się rozwijać, że byłem dobrym przykładem zawsze. I jeżeli chcą coś osiągnąć w życiu, to dużo zależy od nich i tyle. Jeżeli coś osiągną, to będę się cieszył, jeżeli nie osiągną niczego, to nie będę się siebie obwiniał. Ja sam jeszcze jestem dzieciakiem, o siebie się martwię, będę się tam martwił. O inny. Oh my god. Dzisiaj znowu byłem dzisiaj na trampolinach z moją córką i z moim synem. Jest trochę prawdy w tym, co mówią, że trampoliny potrafią namieszać w stawach. Czuję, że za bardzo obciążam kolana przy tych zabawach. I chyba powinienem sobie odpuścić, ale ciężko odpuścić, bo moja córka uwielbia. Jak już jestem gdzieś z nią, na takich trochę ala sportowych rzeczach, to teoretycznie mógłbym jakoś tam bezpiecznie się za nią przemieszczać i nie skakać na tych trampolinach, ale też miałbym... Jak już muszę gdzieś godzinę siedzieć, to chciałbym, żeby to była aktywna godzina, bo miałbym takie poczucie mocno zmarnowanego czasu, a to... Jak jest okazja gdzieś się poruszać, to nawet jest przyjemne i zabawne. Najgorsze w moim skakaniu na trampolinach jest lęk, że... boję się, że coś źle wyląduje, czy coś, bo to mnie tak paraliżuje. Widzę, jak dzieciaki moje zresztą skaczą na jednej trampolinie i przeskakują na drugą. I to jest coś, czego ja nie mogę się złamać i wykonać takiego skoku na drugą stronę. Boję się, że coś... Nie mam pojęcia, czego się spodziewać po drugiej stronie. Mogę się złamać, tylko nie chcę? To jest tak jak, wiesz, no to tak jak z jakąś fobią, nie? To tak jakbyś człowiekowi, który się boi pająków, powiedział: nie musisz się bać, wystarczy, że będziesz chciał się nie bać. No są jakieś takie wewnętrzne blokady, to nie wystarczy napiąć pośladki. A wiecie, jak człowiek jest przestraszony, to popełnia więcej błędów i to mnie dodatkowo demotywuje. I tak sobie myślę, no to w zasadzie co ja, czy ja muszę skakać jak dzieciak, nie? Ale patrzę to za każdym razem, jak przychodzi jakiś taki cwaniak, który salta robi na tej trampolinie i się rozgląda, czy wszyscy go widzieli, to myślę sobie: ty cwaniaku, kurde, jakbym ja był młodszy 20 lat, to bym ci pokazał, jak się skacze na trampolinie. I mnie to tak gryzie. Oh, shit. No, ale cóż, no. Nie lubię pozerów. Chyba, że ja jestem takim, to wtedy spoko. Jeden kieliszek wina to zdrowo na serce, jedno piwo też uzupełnia pewne minerały. Jedna 50 wódki pomaga na krążenie, jedna 50 whisky pomaga na nerki. 100 ml koniaków dobry na trawienie. Już drugi dzień próbuję. Już po koniaku ciężko mi się chodzi. No tak, tak. Wchodząc w zakres pewnych oczywistości, to chciałbym powiedzieć, że pewnie założenie było, że tam można sobie takiego alkoholu zapodać raz dziennie, znaczy raz w tygodniu, nie? Każda z tych rzeczy. Ja bym powinien, bardzo się robię senny, więc nie pijam. Moja żona też zresztą dokładnie tak ma, powinien się robi senna. Lubię, ale koniak lubię wypić. Chociaż ja wiem, lubię. To nie są takie konwencjonalne smaki, które na dzień dobry wzbudzają pozytywne reakcje. W winie najwięcej cukru i usypia? O, proszę. No wino to jest taki napitek, poza tym pitem w parku, który uchodzi za bardziej szlachetny i to się tam dawkuje dosyć ostrożnie, chyba do obiadu, okazjonalnie. Zdolność organizmu do
absorbowania alkoholu i radzenia sobie z nim zmienia się wyraźnie z wiekiem. I to tak dramatycznie się zmienia. Bo to jest jednak trucizna, nie? Zwłaszcza w dużych ilościach. Jak człowiek jest młody, to ten organizm jakoś się tak pozbywa w sposób w miarę naturalny i niebolesny. Ale jak już człowiek jest starszy, to organizm walkę toczy ciężką. No i kac potrafi naprawdę zajść ze skóry. Pierwsza rzecz, po której się zorientowałem, że trochę się starzeje, to był właśnie jakiś kac po jakiejś tam trochę większej imprezie niż zazwyczaj. A to też takiej większej, to też w dużym cudzysłowie, bo ja i tak bardzo mało piję i z reguły nie mam w ogóle żadnych problemów. Tak, że rzadko kiedy bywam pijany. Bywam taki odrobinę bardziej radosny, to jest powiedzmy maksimum, co mi się dzieje. I po takim radosnym wieczorze któregoś razu, następnego dnia byłem kompletnie umierający. I od tego czasu w zasadzie za każdym razem, jak jest taki odrobinę bardziej radosny wieczór, to w niezwykle bolesny sposób to odczuwam. Z Radkiem Kotarskim ostatnio gadałem o alkoholu. Byliśmy na jakiejś tam takiej akcji promocyjnej wódki. I mówił, on ma zawsze dużo takich drobnych anegdotek w każdej sprawie, że z alkoholem to właściwie problem polega na tym, że on... A nie, to chyba było on o tym, o, że alkohol jest niekorzystny dla otyłości, bo zaburza trochę zdolności trawienia naszego organizmu i że więcej się magazynuje wtedy, coś takiego, już nie pamiętam. Co uważam o tym trendzie, który się wytworzył, rozwiązywania konfliktów na jakichś galach freakfightowych? No spoko. Wiecie, ludzie lubią konflikty w internecie, one napędzają ruch. Rozwiązanie konfliktów przy użyciu siły wzbudza moją sympatię. W sensie takim jest takie... Tak faceci powinni rozwiązywać spory. Takie mam poczucie. Oczywiście, że nie, ale w sensie wiadomo, że te wszystkie... konflikty w internecie to są o dupę rozbić, to jest takie... Ludzie się kłócą, jakieś banalne historie, więc... W takim przypadku, do jakichś banalnych kłótni w internecie, to jak... potem prowadzi to do bójki, to jest to dla mnie zabawne. Z kim chciałbym się zmierzyć, jakby zaproponowali? Nie, jestem słaby, w sensie... może potrafię podnieść jakiś tam ciężar... i jakieś mam pozostałości muskulatury, ale... tak jak powiedziałem przy tych skokach na trampolinie, że cały czas mam jakieś takie blokady, że boję się, że w niewłaściwy sposób postawię nogę czy coś i zaraz mi jakiś staw wysiądzie, czy... Więc to by mnie blokowało i nie chciałbym. Gdyby internet się zaczął... Gdybym był młodszy, to bym pewnie się, kurde... Gdybym był tak z 15 lat młodszy, czyli miałbym 30 lat, to bym pewnie, kurde, na kolanach Boxdela błagał, żeby mi pozwolił zawalczyć. Nie dlatego, że to jest sposób na to, żeby rozgłos zdobyć, ale dlatego, że sporty walki mi się zawsze wydawały atrakcyjne, a to oprócz tego, że możesz powalczyć, to też możesz potrenować. Oni cię zawsze trochę naprowadzą na odpowiedniego trenera, na jakąś odpowiednią, jakiś klub czy coś i to jest... Jest fajny sposób na to, żeby zahaczyć właśnie o te sporty walki. Poza tym lubiłem się tłuc, jak byłem młody, ale to chyba każdy chłopak z mojego pokolenia, bo niewiele było atrakcji. Nie było za bardzo gier, nie było nic w telewizji. O kinie to w ogóle nie ma o czym mówić. W moim pokoleniu bójki były na porządku dziennym i nie było to nic nadzwyczajnego. No, te dymy, niektóre dymy, które są faktycznie na galach freakfightowych, to... Masz wrażenie, że nie masz do czynienia z ludźmi, tylko z jakimiś gorylami, którym ktoś przez przypadek dał umiejętność posługiwania się mową ludzką, ale zapomniał dorzucić intelektu. To jest... I potem człowiek się popatrzy się na te gale i posłucha się tych ludzi i potem zawodników MMA z przygupami się kojarzy. To jest chyba największy problem, powiedziałbym, gal freakfightowych. Że przez te pokazy przed walkami, nie wiem jak to się nazywa, sportowcy się kojarzą z kompletnymi debilami. Fajna była walka właśnie Paszy z Owcą, bo tam nie było przed walką jakichś dymów niepotrzebnych na siłę. Może to też jest tak, że część ludzi, którzy w tej gali biorą udział,
nie są tak znani i rozpoznawalni, więc muszą trochę dymów narobić, żeby wzbudzić zainteresowanie. No dla nich to jest też pieniądz, nie? Pewnie. Znaczy na pewno to jest pieniądz, bo nie dostają wynagrodzenia. I im więcej ruchu wygenerują, no tym większy pieniądz, nie? To chyba też tam działa na takiej zasadzie, że sprzedajesz te bilety i jeżeli więcej sprzedasz, no to więcej zarobisz, a sprzedasz więcej, jak będziesz miał fanów, a jak będziesz miał fanów, to musisz robić coś, co cię wyróżni. W sensie jakby rozumiem logikę, która za tym stoi. Nie zmienia faktu to jednak, że większość z nich robi z siebie kompletnych debili i to... No ale to też nie jest nic nadzwyczajnego w internecie. Może niepotrzebnie się dziwię. Może to jest trochę terapeutyczne i ludzie mogą poczuć się trochę lepiej ze sobą, ale na takiej zasadzie, że oglądasz, jak ktoś z siebie robi głupka i to powoduje, że stawiasz sobie mniejsze wymagania, czy coś? Albo mniej surowo siebie oceniasz? No może, może. Freakfighty na pewno wzbudzają zainteresowanie i na pewno będą wzbudzały. Ja w ogóle wiem, że w Stanach Zjednoczonych też jest trochę takich gal, mniejszych albo większych. Tamtą chyba całą zabawę trochę Jake Paul wygenerował, bo on się boksem zajął, ale on się boksem zajął tak na super serio. Widziałem parę jego walk, ostatnio jakiś knockout widziałem. I muszę powiedzieć, że to zrobiło na mnie wrażenie, że widać, że on tam trochę się skupił na tej karierze. Ale to dużo by gadać, to ja nie jestem ekspertem, to nie jest specjalnie istotne. Ale wydaje mi się, że w Polsce te gale freakfightowe, zapoczątkowane w zasadzie przez Fame MMA, to no niesamowity osiągnęły status. I tu nie mówię o takim statusie, że o, to jest ambitna rzecz do oglądania. Ale udało im się wygenerować duży ruch wokół tego. Mają z tego gigantyczne pieniądze, dużo ludzi to ogląda. I te gale zarabiają więcej niż te takie sportowe typowo. Logan Paul poszedł teraz do wrestlingu. Wrestlingu tego takiego klasycznego WWE? To tak średnio mnie akurat bawi, ale różne są potrzeby, nie? Czy to nie jest tak, że jak ktoś się porównuje do zachowań w takich galach, to raczej mu to nie pomaga? Trzeba mieć świadomość, że większość tych zachowań i dymów jest robiona dla fejmu i pieniędzy. Tak, tak. Wiesz, ja tak trochę sobie żartuję i też wiem, że państwo doskonale rozumieją ten cały proces. Niektórzy mówią tak, że oglądam sobie te takie paradokumenty a la reality show, takie tam są różne tam trudne sprawy i tego typu rzeczy. Oglądają, żeby się lepiej poczuć ze sobą, bo też tam dziwaki występują straszne. Ale wiem, że to jest tak z przymrużeniem oka. Raczej nie jest to dobry sposób na budowanie sobie samooceny. To mówiłem, że nie zbudujesz sobie dobrego samopoczucia oglądając trudne sprawy. Można tak na to patrzeć, że ci ludzie, którzy tam... Role, które tam odgrywają, są takie żenujące i... Ale to nie sprawi, że poczujesz się lepiej ze sobą, nie sądzę. Tak samo z Fame MMA i innymi galami. Nie poczujesz się lepiej ze sobą, jak ktoś obcy zrobi z siebie głupka. Mamy taką chęć trochę wyśmiewania innych ludzi, jak zrobią coś głupiego i coś... To jest część naszej natury, niekoniecznie tej dobrej. No ale to... Nie mam nic przeciwko temu, żeby się pośmiać z kogoś, kto się przewróci w jakiś widowiskowy sposób i jeszcze jak sobie krzywdy nie zrobi wielkiej, to już w ogóle nie mam problemu, żeby się pośmiać. Ale jak ktoś znajdzie się w takiej sytuacji żenującej, to trochę współczucie moje to budzi częściej. To jest takie... Ciągle wydaje mi się, że nada nie odpowiada temu, że to popularne angielskie słowo cringe nie znajduje odpowiednika w języku polskim. To jest taka sytuacja, w której ktoś się znajdzie i widać, że jest mu totalnie głupio albo nie wie, jak się zachować. I jak ktoś ma jakieś empatyczne skłonności, to trochę stawia się w jego roli i niedobrze się z tym czuje. To takie raczej wzbudza ciarki niż satysfakcję. Właśnie mówię, że nada nie do końca. Że nada to jest zażenowanie może. Może zażenowanie. Duży dyskomfort wzbudza we mnie patrzenie na czyjeś zażenowanie. No ale wszystko jest dla ludzi. Tak czy inaczej te gale freakfightowe oglądają się bardzo dobrze. One mają jakiś korzystny wpływ trochę na ludzi, bo biorą się za ćwiczenia fizyczne, uprawiają te sporty walki, bo to zaczyna kręcić, to się staje powszechne. Ale też zastanawiam się, czy nie budzi to takiego... czy nie powoduje też negatywnych... reakcji, że
ludzie zaczynają traktować agresję jako sposób rozwiązywania konfliktów i że jest to właściwa ścieżka. Więc jakby doceniam to sportowe zacięcie, które wywołują gale freakfightowe, ale obawiam się, że oprócz tego sportowego zacięcia także jest dużo agresji takiej dodatkowej jako sposób na rozwiązywanie konfliktu. No i te konferencje przed galami raczej właśnie sugerują, że tam jest dużo niechęci tych zawodników wobec siebie, jest dużo takich. A to nie jest właściwe. Niedobrze jest, kiedy rywalizacji sportowej towarzyszy jakaś wściekłość, jakiś... No ale to w sportach walki, to nawet takich, które nie są freakfightami, to często się zdarzało. Nawet w boksie całe lata temu były takie sytuacje, gdzie jeden zawodnik drugiego bardzo nieładnie traktował i potem rozwiązywali ten konflikt podczas walki. Ja wiem, że to napędza ruch, ale może daje zły przykład. A może nie. Może ludzie wiedzą, odróżniają tam swoje życie od tego, co się tam dzieje na konferencjach. Czy zgodziłbym się na prowadzenie konferencji z Borysem? Nie sądzę, żeby ktokolwiek... To jest taka absurdalne pytanie, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek dał taką propozycję nam. My byśmy raczej nie próbowali się wygłupiać i to by zabiło cały sens. Bez sztucznego podkręcania emocji, konfliktów, to te widowiska nie byłyby ciekawe. Pewnie masz rację, ale wydaje mi się, że no tam jest dużo autentycznych konfliktów. To znaczy ludzie, którzy stoją za tą galą, to z jednej strony muszą wygenerować trochę konfliktów sztucznych, żeby wypełnić tą galę, ale bardzo często, jestem pewny, że przyglądają się temu, co się dzieje w internecie i próbują dobrać ze sobą ludzi, którzy są autentycznie skonfliktowani. Jakby Konopskiego postawić po jednej stronie, a po drugiej stronie Wardęgę. Oni już nie walczyli gdzieś tam czasem? Nie jestem do końca pewny. No ale to dzisiaj w tym ich konflikcie, gdyby ten konflikt miał być zrealizowany na ringu, to myślę, że dużo ludzi by wykupiło bileciki do oglądania online, nie? Więc ludzie, którzy organizują te gale, chyba bacznie obserwują internet i szukają takich konfliktów, powiedzmy, organicznych. A Murańscy, dużo się mówi o Murańskich, no zrobili wokół siebie trochę zamieszania, ale też uważam, że to jest... że wolałbym ich nie oglądać, szczerze mówiąc. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to są takimi trochę błaznami tej gali. I być może tacy są potrzebni. No oni takie są... No jest to jakiś element, nie? Taki... tych gal. Na ile oni są autentyczni, na ile to jest wypracowane. No, budują sobie kapitał na pewno na tym błaznowaniu takim i na takim trochę kształtowaniu niefajnego wizerunku swojego. Na tym też można zbić kapitał. Chyba Doda przez długi czas jechała na takich negatywnych opiniach i sobie radziła z tym nie najgorzej. Ale teraz chyba zmieniła swoje podejście do wizerunku i raczej walczy o to, żeby ten wizerunek był pozytywny. Chociaż cholera wie. Może z Murańskimi też będzie tak samo. To bardzo często takie zmiany zachodzą w internecie, w tych osobowościach internetowych. Że na początku one są nienawidzone, ale potem coś tam robią specjalnego albo wyjątkowego i nagle ludzie się przekonują, że to jednak fajny jest, czy coś. Ksajo z Disem? O tak, to też jest taki konflikt, który jest... No, to jest konflikt, który ma swoje korzenie w internecie. Panowie mają podstawy, żeby się nie lubić i przy okazji obaj mają umiejętności. Chociaż mam wrażenie, że Ksajo lepiej sobie radzi w klatce niż Dis, ale to może być mylne wrażenie, bo ja się nie znam. Ja myślę, że czasami jest tak, że ktoś się od początku w internecie spotyka z negatywnym odbiorem i pewnie na początku jest to bolesne, ale potem jak się zaczyna kapitalizować to zainteresowanie negatywne, to człowiek chyba się skupia już na zarabianiu pieniędzy i ma wywalone. No bo co? Czasami nawet pozytywne jednostki się spotykają z negatywnym odbiorem i nic na to nie poradzisz. No więc co im pozostało? Budowanie kariery na tym i tyle. Ale też prawda jest taka, że ja tych Murańskich nie obserwuję jakoś bacznie, więc opieram się na waszych opiniach, one mogą być też chybione, nie? Czy dobrze się znacie jednak? Tak czy inaczej warto pamiętać, że publiczność także lubi historię przemiany z negatywnego bohatera w pozytywnego. My lubimy takie zmiany i to też jest, że z jednej strony lubimy patrzeć na upadek gwiazdy. Mówię w liczbie mnogiej. Zakładam, że nie każdy z Państwa ma takie potrzeby, ale to jest coś, co publiczność cechuje z reguły. Że dobrze się patrzy na upadki
I dobrze się patrzy także na wzloty.